drugi odcinek 7 ostatniego sezonu Wojen Klonów. Bez spoilerów, dopiero później pojawią się spoilery, będzie ostrzeżenie. Matko, myśleliście, że poprzedni odcinek był dobry? Chuj tam! Pany, tutaj to oni dopiero kurde pocisnęli! Odcinek był super, a konkluzja, zakończenie odcinka, no opadł kopary, pany. Ale o tym spoilerach! Podobnie jak poprzedni odcinek, ten tak samo już kiedyś powstał, mimo że nigdy nie został dokończony. Jeśli ktoś jest ciekawy, jak wyglądał kiedyś, dam link w opisie. Widzimy tutaj z powrotem naszą drużynę Team Fortress, a jak wy ją nazwaliście, Cody Fortress. Myśleliście, że w tamtym odcinku pokazali, co umieją? Nie, panie, w tym epizodzie to, co oni odwalili, no kurde, zobaczcie zapowiedź. I have a thermal reading. 0.25 east. What are you doing? Going for a ride. Kurde, to jak oni są zgrani, pewni swoich planów. Po tym odcinku muszę wam powiedzieć, naprawdę zaczynam lubić strasznie tą drużynę 10-9. W tym odcinku po raz pierwszy widzimy pana... Hugh Grant? Jednak ten odcinek jest niekanoniczny. Dlaczego, zapytacie? Zauważcie, że podziała się tutaj herezja. Obi-Wan stoi niżej niż Rex. Widzicie to? Widzicie to? Dlaczego Obi-Wan tutaj stoi niżej od Rexa? Co jest? Dopiero później kurde naprawili swój błąd i... i w kolejnej scenie Obi-Wan dopiero stoi wyżej od Rexa i Anakina. Oj, Anakin, uważaj na nogi! kurde, to była sucha. Another happy landing. Na początku odcinka widzimy fajną scenę. Nie będzie to spoiler, ponieważ jeśli oglądaliście prequele, to nie będzie to dla was zaskoczenie żadne. Anakin prosi Rexa o nietypową przysługę, mimo że niechętnie Rex się zgadza i pilnuje go, gdy ten kontaktuje się z Padme. Dalej widzimy, że Obi-Wan szuka Anakina, Rex próbuje go dosyć nieudolnie kryć, a gdy Anakin w końcu wychodzi i nie chce powiedzieć prawdy Obi-Wanowi, że kontaktował się z Padme, Obi-Wan odpowiada: I hope you at least told Padme I said hello. Hello there. Sorry, musiałem. Przynajmniej powiedz hello ode mnie, Padme? Wiecie, no to nie jest żadne zaskoczenie, ale po tym odcinku zacząłem się znowu zastanawiać, jak długo on wiedział, przecież też Rex o tym wiedział, ale Obi-Wan, przecież to było wbrew zasadom kodeksu Jedi. I dlatego jestem ciekaw strasznie, dlaczego pozwala ten romans. Mam nadzieję, że jeszcze w tej kwestii coś wyjaśni się w tym sezonie. I pany, końcówka odcinku. Matko. Wow. Ale o tym spoilerach, ale o kurwa. Ci, którzy widzieli moją reakcję na żywo na zapowiedź 7 sezonu, zapewne to nie zdziwi, ale ten odcinek, wieść to przekomarzanie się Anakina i Obi-Wana, klony, ten cały klimat. Ja naprawdę nie sądziłem, że tak mi brakowało i brakuje mi tego okresu Gwiezdnych Wojen. Serio, po tym odcinku mam taką ochotę jeszcze raz obejrzeć prequele. Do it. I serio, Disney, nawet się nie waż zjebać serialu albo filmu Obi-Wanie, tego ci kurde nie wybaczę. Serdecznie polecam ten odcinek, szczególnie wiecie, jeśli z jakiegoś powodu zawiodły was sequele 7, 8, 9 część Gwiezdnych Wojen Disneya i można powiedzieć tęsknicie za starymi dobrymi czasami, pamiętajcie, że te odcinki Wojen Klonów, ich scenariusze powstały jeszcze za czasów George'a Lucasa. Mega polecam ten odcinek, szczególnie po tym, co stało się na końcu. Dlatego przejdźmy do spoilerów. Dobra, na szybko streśćmy odcinek. Anakin, Rambo Cody i Rex Cody. Kurwa, te imiona. Omawiają plan ataku na bazę droidów po zdobyciu informacji z poprzedniego odcinka o tym, że droidy przewidują wszystkie ruchy klonów. I być może to, że Echo przeżył. Dalej widzimy scenę z Anakinem i z Padme, o której już mówiłem. Gdy przylatują na miejsce, ekipa zostaje zaatakowana przez dziwne stworzenia, a Anakin porwany. Gdy klonom udaje się go uratować, okazuje się, że tubylcy nie chcą tutaj po prostu wojny klonów i droidów. Zgadzają się jednak w pomocy odnalezieniu szukanej bazy. Gdy w końcu nasi bohaterowie ją znajdują, wkradają się do niej i walczą z droidami. Aż w końcu, po bardzo długich poszukiwaniach, Rexowi udaje się odnaleźć bardzo dziwny zbiornik, w środku którego znajduje Echo. Ledwo żywego, lecz cały czas żyjącego towarzysza. Matko, jak ja zobaczyłem to zakończenie... O kurwa, dlaczego musimy czekać tydzień na kolejny odcinek? Echo przeżył, a to jak wygląda? No powiedzmy, Maul by mu zazdrosił tych nóg. Ale wiecie, to zakończenie, Rex i Echo, to pokazanie tej ludzkiej strony droidów było mega.
Oczywiście, jeśli chcecie, żeby seria się rozrosła, lajki, udostępnienia, suby, wiecie, te wszystkie inne badziewia. Wielkie dzięki, że kurczę, jesteście tak aktywni. Na przykład wychwyciliście, że ja, mistrz montażu, kurde, w poprzednim odcinku mówię o jednym klonie, a pokazuję drugiego. I pozwalacie robić mi te recenzje, bo serio, nie wybaczyłbym sobie, jeśli bym, kurczę, razem z wami nie mógł omawiać zakończenia Wojen Klonów. Więc jeszcze raz wielkie dzięki, trzymajcie się i niech moc będzie z wami. Czy Obi-Wan nauczył Luka sztuki Hik-Grant? O, to boli, to boli. Hik-Grant?